Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym top 5 na wideotesty.pl. Dzisiaj tablety. Chciałem dla Was nagrać fajny odcinek, jadłem sobie w ciekawym miejscu, ustawiłem mikrofon, wszystko pięknie zaaranżowałem. Mówię do brata, żeby przyniósł mi tablet. Przyniósł. Tak więc no, muszę sobie poradzić bez tabletów. Więc moją pomocą merytoryczną będzie dzisiaj telefon. No ale będziemy mówić o tabletach, o top 5 tabletów, jakie po prostu wyszły w tym roku. W przeciwieństwie do top 5 smartfonów, nie będzie to jakiś ranking od 5 do 1 miejsca. Będzie to 5, nie powiem, że urządzeń, ale 5 grup urządzeń, które myślę, że są warte uwagi. Kolejność ich jest totalnie przypadkowa. Wybrałem takie urządzenia, które występują także w różnych wariantach wielkościowych. Pierwszy na mojej liście jest iPad Air 2 i iPad Mini 3. Moim zdaniem, jeśli tablet, to najlepiej iPad. Dlaczego? iPad był pierwszym tabletem i jakoś uważam go za takiego najbardziej dopracowanego, który najlepiej spisze się w swojej roli, najpłynniej będzie chodził, bo przecież iOS nie jest tak zasobożerny jak Android. Dlatego ja decydowałbym się na iPada. No jak widzieliście, sam teraz stoję przed wyborem tabletu, więc najprawdopodobniej będzie to iPad. Nie będę się pchał w Androida ani w Windowsa. A co na temat tych modeli? iPad Air 2 to, jeśli się nie mylę, najcieńszy tablet, bo naprawdę jest, to jest waga piórkowa. On jest mega lekki i mega cienki. A mimo tego, że jest cienki, ma naprawdę dobrą baterię, która wytrzyma nam naprawdę długi czas podczas oglądania filmów, podczas przeglądania internetu. Oczywiście mam dostępne różne warianty pojemnościowe, różne warianty, jeśli chodzi o łączność Wi-Fi, Wi-Fi plus 4G, samo 4G, nie wiem czy istnieje. No ale mniejsza o to, mamy dostępne różne warianty łącznościowe oraz trzy warianty kolorystyczne, to jest srebrny, to jest ten taki ciemny szary, no i złoty. To samo tyczy się iPada Mini 3. On w stosunku do swojego poprzednika, iPada Mini Retina, zmienił się w sumie lekko z wyglądu. Wygląda tak jak iPad Air, ale tylko że jest trochę mniejszy. No oczywiście ma Touch ID w porównaniu do poprzednika i to by było na tyle, więc iPad Mini 3 lub iPad Mini Retina to naprawdę świetny wybór. Jednak no, na taką przyjemność trzeba mieć trochę pieniędzy. Apple, jak wiemy, od dawna się ceni. Więc jeśli macie sporo gotówki i chcecie kupić dobry tablet, to polecam celować właśnie w iPada. Kolejny na mojej liście jest Galaxy Tab S. Są tutaj również dwie wersje. Jest to wersja 8.4 oraz 10.5. One różnią się chyba jedynie rozmiarem, bo jeśli spojrzałem na ich specyfikacje, to ona jest niemal identyczna. Mamy nawet tą samą rozdzielczość na obydwu tych tabletach. Więc kierując się logiką, na 8.4 będziemy mieli większe zagęszczenie pikseli niż na 10.5, ale jest to tak mała różnica, że raczej niezauważalna dla ludzkiego oka. Bo mamy na tych ekranach 2K, co jest rozdzielczością naprawdę wygodną w pracy. Możemy tam zmieścić kilka okien dzięki również nakładce Samsunga. Poza tym tablet jest mocny, a wiadomo, o to chodzi, żeby urządzenie miało jak najlepsze parametry, żeby można było na nim pograć, popracować, żeby wszystko wygodnie się robiło. Tutaj rozbieżność cenowa jest średnia, mogę powiedzieć, bo jest to różnica jakichś 500 zł, jeśli chodzi o mniejszą czy większą wersję. Na trzecim miejscu coś od Lenovo, czyli Yoga 2. Pierwsza seria tych tabletów sprzedała się znakomicie. Moim zdaniem był to tablet niemal idealny, choć nie był zbyt mocny. To nie zacinał się, chodził bardzo płynnie, trzymało się go bardzo wygodnie, a Yoga Tablet 2... No, uświadamia tylko w tym, że Lenovo idzie w dobrą stronę. Dwójkę dostaniemy w trzech wersjach. Poprzednio były tylko dwie wersje, teraz mamy do czynienia z trzema. Jest to wersja 8-calowa, 10-calowa i wersja Pro. Wersja Pro ma 13,3 cala. I co ciekawe, możemy te tablety dostać w dwóch wariantach systemowych. Możemy dostać tablet z Androidem lub tablet z Windowsem. Do tabletów z Windowsem będzie dołączona dodatkowa klawiatura bezprzewodowa. Oraz tablety z Windowsem będą czarne, a te wersje z Androidem będą srebrne. No ale to nie jest ważne. W środku oczywiście siedzi procesor Intela. Mamy genialny ekran IPS o rozdzielczości Full HD. No i urządzenia nie są drogie, bo znalazłem je na portalu Allegro za jedyne 900 zł, jeśli chodzi o tablet 8-calowy.
oraz 1200 zł, jeśli chodzi o tablet 10-calowy, co myślę jest bardzo atrakcyjną ceną, jeśli chcemy kupić to bardzo dobry tablet, który będzie naprawdę bardzo długo trzymał na baterii i nigdy nas nie zawiedzie. Teraz pora na coś tańszego. Te tablety, które dotąd Wam zaprezentowałem, oscylowały w granicach 1000-1500 zł, nawet więcej. Więc chciałem Wam przedstawić coś praktycznie na każdą rękę, bo jest to tablet za około 400 zł. Jest to GoClever Insignia 785 Pro. Jest to tablet, który sam miałem okazję testować przez dłuższy czas i naprawdę byłem zszokowany, że tablet za takie pieniądze potrafi tak wiele rzeczy i że działa tak znakomicie. Jak się domyślacie, GoClever działa na Androidzie, ma 1 giga pamięci RAM, ale jest naprawdę bardzo szybki jak na swoje podzespoły. Sam byłem zaszokowany, że to po prostu może tak chodzić. Moim zdaniem powód jest tylko jeden, procesor Intela. Te procesory, jeśli działają tak jak na tym tablecie, to moim zdaniem Snapdragon kryje się przy nich, bo korzystałem z tabletu za 400 zł, a miałem wrażenie, że trzymam w rękach sprzęt za 1500 zł. I nie tylko ze względu na to, że tak chodził, ale też na wykonanie, bo jakbyśmy położyli 785 Pro koło iPada Mini, to myślę, że nie odstawałby on jakoś, że wyglądałby równie elegancko i równie tak prestiżowo, co właśnie droższy kumpel. Tak więc jeśli nie macie dużo pieniędzy na tablet, macie około 400 zł, naprawdę bardzo polecam. A teraz coś, co niektórzy uważają za hit, za prawie idealny tablet, jest to Sony Xperia Z3 Tablet Compact. Jest to 8-calowy tablet od Sony, który w tym roku ujrzał światło dzienne. Jest on dosyć drogi, bo kosztuje około 1700 zł, jeśli chodzi o cenę katalogową. Ale nakładka od Sony zawsze była bardzo sprawna, zawsze mało obciążała całe urządzenie, więc urządzenie chodzi naprawdę szybko. No i ma ten ekran 8-calowy, moim zdaniem to jest idealny rozmiar ekranu. Bo 7 jest trochę za mały, a 10 trochę za duży, a 8 jest to coś takiego pomiędzy, które idealnie się wpasowuje w rękę. Możemy to trzymać w jednej ręce, akurat tak się... 8-calowe po prostu są tak skonstruowane, że jeszcze trzymam je w jednej ręce. Ale ekran jest na tyle duży, że możemy na nim po prostu zrobić więcej, umieścić na nim więcej treści i po prostu korzysta nam się z niego wygodniej. Xperia Tablet Z3 Compact, kto wymyśla takie długie nazwy poza tym, wygląda jak powiększona Z3. No bo taka już jest stylistyka Sony i naprawdę tablet wygląda elegancko, tutaj do niczego nie można się przyczepić, mamy aż 3 GB pamięci RAM. Tablet chodzi znakomicie, szkoda tylko, że jest tak drogi jak na swoje rozmiary, jak na... Myślę, że mógłby być trochę tańszy, kosztować w granicach 1200-300, wtedy byłby jeszcze większą konkurencją dla iPada Mini 3. Tak więc to jest moja top 5 tabletów, swoje ulubione, swoje najlepsze tablety piszcie oczywiście w komentarzach. Zapraszam Was bardzo serdecznie już do kolejnych odcinków na wideotesty.pl, a tymczasem się z Wami żegnam. Trzymajcie się, zaglądajcie na naszego Facebooka, na stronę wideotesty.pl. Cześć!